Karolina Wasilewska i Piotr Pilewski. Zapraszamy. Trwa uroczysta gala 20-lecia RDC. To oznacza, że w uroczysty sposób świętujemy dzisiaj nasze 20 urodziny. A to z kolei oznacza, że Polskie Radio RDC powstało mniej więcej 20 lat temu, a więc w tym samym czasie, gdy ja kończyłam przedszkole. W grudniu powstało, w zasadzie w drugiej połowie grudnia, a dokładniej 31 grudnia. No i z tej okazji w Teatrze Studio w Warszawie zgromadzili się goście i gościnie. Siedzą w rzędach, a dokładniej w ten sposób, że każdy zajmuje przynajmniej jedno miejsce siedzące plus kawałek podłogi na nogi. Bagaż podręczny prosimy umieścić pod fotelem znajdującym się przed, a nie za. Goście o dziwo patrzą w kierunku sceny, na której znajduje się orkiestra oraz ekran, na którym znajdujemy się my, czyli Karolina Wasilewska i Piotr Pilewski. Zapraszamy. Otrzymujemy właśnie informację, że publiczność bije brawo. Bije brawo. Bije brawo. Co powinno być słychać, gdyż jednocześnie prowadzimy bezpośrednią relację na antenie Radia RDC. Inne rozgłośnie nie były tym zainteresowane. Radio to przede wszystkim ludzie. A w zasadzie czterej ludzie. Lub czworo ludzi. Czy też cztery ludzie, gdyż jest wśród nich także jeden mężczyzna. Oraz, co za tym idzie, trzy kobiety. No tak, ale najważniejsze jest to, że to ludzie, bez których RDC nie mogłoby sobie poradzić. No więc radzi sobie z nimi. Tylko, że to wcale nie musi być ani przyjemne, ani łatwe. Mężczyzną jest Marek W., zwany też Markiem Wiernikiem. Jak się dowiaduje Radio RDC, Marek Wiernik znajduje się właśnie w domu. Siedzi na sofie i drapie się w klatkę piersiową, którą ma dokładnie tam, gdzie większość ludzi. To znaczy na szczęście z przodu i w górnej części tułowia. Minę ma jak zwykle niezbyt mądrą, ale przynajmniej szlachetną, można powiedzieć także zamyśloną. Okej, Siergiej. W pokoju znajduje się jeszcze stół, krzesło i lampa oraz imponująca kolekcja płyt, których nikt już nie słucha. Tymczasem nasz reporter Lucjan Olszówka podąża po parku za Małgorzatą Kron, znaną z anteny RDC z programu Aktywna Sobota. Facet, odczep się! Lucjanie, jak tempo? Sądząc po tym, że nie mogę dogonić pani Małgosi, tempo oceniam na całkiem młodzieżowe. Się przecież do licha ci mówiłam, zostaw mnie w spokoju. Tętno oceniam na 150, no góra 155. Kontynuuję pościg. No, bez odbioru. Są też ludzie, którzy zajmują się zwyczajnymi sprawami, codziennymi problemami, dzięki którym wiemy, co w trawie piszczy. Nie tylko w trawie, wiemy także, co piszczy w pomidorach, a tam w pomidorach piszczy nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Pi, 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 pi. Proszę państwa, piszczę dla państwa w pomidorach, bo zawsze wolałam pomidory niż kartofle. Po ile te pomidory, proszę pani? Za drogie, proszę pani. Dlaczego pomidory są za drogie? Ministerstwo dołoży wszelkich starań, aby pomidory były tańsze, a obywatele mogli dowolnie w nich piszczeć. Trzymam pana za słowo, bo ta cena nikogo nie zadowala. To są wiadomości Radia RDC. Marta Hernik i Artur Ewertowski. Dosłownie przed chwilą dotarła do nas smutna wiadomość. Pani Grażyna Luber postanowiła opuścić radio. A nie, jednak zatrzymała się i jest nadzieja, że nie wyjdzie. Obserwujemy rozwój sytuacji. Na miejscu jest Natalia Żyto. Rzeczywiście, pani Grażyna właśnie zatrzymała się przy drzwiach i najwyraźniej się waha. Ma na sobie płaszcz, a na głowie...
nie ma nakrycia głowy. Oprócz Natalii są także wszyscy pracownicy radia. Cały tłum. Do budynku wchodzą Marek Wiernik, Małgorzata Kron i Elżbieta Uzdańska. Cała czwórka ustawia się w radiowym holu. Pracownicy zaczynają bić brawo. Bo bez tej czwórki moglibyśmy, ale nie umiemy sobie poradzić. To były wiadomości radia RDC. To jest Polskie Radio RDC. To są nasze urodziny. Dziękujemy.